Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w Ascetikonie. Dziś Abba Józef Tebańczyk, taka postać, taki ojciec pustyni, będzie nam towarzyszył. Niewiele o nim wiemy, uważany był powszechnie za świętego. Bliższych szczegółów co do jego życia nie mamy, ale mamy kilka ciekawych apoftegmatów, które po nim pozostały. Jeden z nich o trzech sposobach życia, bardzo interesujący dzisiaj. Posłuchajcie. Powiedział Abba Józef Tebańczyk, że trzy są sposoby życia cenne w oczach Boga. Pierwszy, jeżeli ktoś choruje i przychodzą do niego pokusy, on je przyjmuje z dziękczynieniem. Drugi, jeżeli ktoś się stara, żeby wszystkie jego czyny były czyste przed Bogiem i wolne od jakiejkolwiek ludzkiej skazy. Trzeci, jeśli ktoś trwa w posłuszeństwie wobec Ojca Duchownego i we wszystkim wyrzeka się własnej woli. Ten ostatni otrzymuje szczególnie wspaniały wieniec. Co do mnie, dodawał, upodobałem sobie chorobę. Moi drodzy, ciekawy bardzo apoftegmat o tak zwanych trzech sposobach życia, czyli takich trzech ścieżkach, które właściwie jakoś się dopełniają w drodze do Boga, w takim wymiarze kształtowania naszego życia duchowego. Można po której z tych ścieżek dążyć ze szczególnym zapałem, tak jak Abba Józef Tebańczyk wybiera tą ścieżkę cierpienia, czy też chorób, czy pokus, z którym się zmaga. Natomiast tak naprawdę te trzy drogi są w jakimś sensie komplementarne, ponieważ każdy z nas jest wezwany do tego, żeby zmagać się z pokusami, a więc wtedy, kiedy choruje i kiedy przychodzą do niego pokusy, a więc w takim szczególnym stanie jakiegoś osłabienia, kiedy jest pokusami dręczony, dziękować Bogu. Tak? Postawa dziękczynienia to jest taka postawa, która uwalnia serce i którą warto byłoby wypracować sobie w takim momencie walki duchowej. Dalej ten element posłuszeństwa. Posłuszeństwa Ojcu Duchownemu i wyrzekanie się własnej woli to jest coś, co szczególnie mnichom przyświeca, ale każdy z nas w jakimś sensie powinien takie posłuszeństwo praktykować, czy to względem Kościoła, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła, czy też posłuszeństwo względem własnego stanu i stylu życia, bo tu również trzeba być posłusznym temu powołaniu, do którego Pan Bóg nas wzywa, który nam daje. I wreszcie takie dbanie o czystość czynów, nie takie obsesyjne skupienie na sobie, ale dbanie bardziej o to, że abyśmy mieli taką świadomość, abyśmy zachowali tę świadomość, że każdy nasz czyn to jest coś, co się wydarza wobec Boga, tak? Dzieje się jak gdyby w obliczu Pana Boga, a więc chodzi o zachowanie takiej uważności na Jego obecność. A więc krótko mówiąc, dzielne opieranie się pokusom i w chorobie, w dręczeniach, dziękczynienie Bogu, zachowanie czystości serca i posłuszeństwo, to są takie trzy elementy, które powinny w naszym życiu duchowym w jakimś aspekcie występować. Można by to nazwać trzema sposobami życia, a właściwie to takie trzy ścieżki, które wzajemnie dopełniają się i powinny być obecne w naszym dążeniu do Pana Boga. Warto przemyśleć to i na ile to możliwe wdrożyć w swoje życie. Tego nas dzisiaj uczy Abba Józef Tebańczyk. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.